Przyjaciele, zatrzymajcie się. Nie opowiem wam kolejnej zajawki z kina, ale opowiem wam trochę o sobie. Opowiem wam, jak spotkałam Jezusa. Kiedy miałam niespełna 16 lat, związałam się z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej. I dzisiaj umiem te rzeczy nazwać, dlaczego tak zrobiłam. Zrobiłam tak dlatego, z jednego powodu. Dlatego, że bardzo się bałam. Czułam się niebezpiecznie, chodząc po tej ziemi. I wydawało mi się, że wtedy, kiedy zwiążę się z człowiekiem, który ma respekt, który ma poważanie, przed którym się klęka, rozumiecie, to mi się wydawało, że on jest w stanie dać mi bezpieczeństwo. Miałam tak, jak decydowałam. Nikt mnie do tego nie namawiał, nikt mnie nie zmuszał. To moje deficyty, to moje lęki, to moje jakieś braki powodowały to, że ja tak decydowałam. I nie chcę się tutaj rozwijać o tym, co mnie spotkało i tak dalej, ale żyjąc z człowiekiem, który był realnym bandytą, moje życie znalazło się w opałach. Nie wiem, jak bardzo bałeś się w swoim życiu, ale ja doświadczyłam realnych lęków. Do mojego domu kiedyś przyjechała grupa zorganizowana i chcieli mnie zabić. Chcieli zabić mnie, chcieli zabić człowieka, z którym żyłam. Pamiętam jak dziś, jak mój syn miał 8 miesięcy i trzymałam go za usta, żeby nie puścił żadnego z siebie dźwięku, ponieważ przed naszymi drzwiami stała grupa i chcieli nas zabić. Rozumiesz? Nie mówię do ciebie o teoretycznych rzeczach, ale mówię do ciebie o prawdzie, o tym, co mnie autentycznie spotkało na skutek moich decyzji. I ten sam człowiek, z którym żyłam, ten sam przestępca, kiedyś, kiedy już byłam u skraju wytrzymałości nerwowej, zawołałam do tego Boga, nie wiedząc, że On w ogóle jest, że żyje i że odpowiada. Powiedziałam: Boże, jeśli w ogóle jesteś, to zabij go albo go zmień. I wsadzili go do więzienia na krótki wyrok. Wszystko sobie umiał w życiu poukładać, ale zamknęli go na 10 miesięcy do więzienia i nie minęło dokładnie 3 miesiące i on napisał do mnie list i napisał do mnie tak: proszę cię, żebyś mi przebaczyła. Spotkałem Jezusa, narodziłem się na nowo i Jezus mi przebaczył moje grzechy i ciebie proszę o przebaczenie. Ale z uwagi na to, że ja przyglądałam się wielu ściemom, to mówię: zwariowałeś, ty debilu, teraz otworzysz kościół i będziesz wyłudzał pieniądze. W ogóle nie dałam w to wiary. Rozumiecie? Ale kiedy po 10 miesiącach do domu wrócił on, to ja zobaczyłam, że to jest nowy człowiek, nie zresocjalizowany, ale nowy, o nowym sercu. I o takim mówi Biblia. Biblia mówi tak: kto się nie narodzi na nowo, nie ujrzy Królestwa Bożego. I wiesz, ja wiem, co to jest resocjalizacja. Ja wiem, co to jest opowiadanie głodnych kawałków dla swoich potrzeb. Wiesz, zmieniaj się, tylko mnie nie zostawiaj. Do domu wrócił nowy człowiek. Był z poczęciem seksualnym i zmienił się. Zobaczyłam, że ma inne pragnienia. Żyliśmy wiele lat bez ślubu i jedną z rzeczy, które do mnie powiedział, to było: musimy wziąć ślub, nie będę z tobą spał, bo to jest grzech. Ja mówię: ty wariacie, mamy 4-letniego syna, co to jest? To jest Bóg Święty, którego on spotkał. I głosił mi wtedy Ewangelię i mówił do mnie tak: jeśli nie narodzisz się na nowo, pójdziesz do piekła. Ja mówię: ty potrzebowałeś zmiany, a ja jestem sprawiedliwa. Ja byłam bardzo sprawiedliwym człowiekiem. Mnie się wydawało, że ja i Jezus mamy ze sobą wiele wspólnego. Jezusa zabili, a mnie chciano zabić. Ja myślałam wedle swojej sprawiedliwości, że pójdę żywcem do nieba. Rozumiecie? Tylko nie miałam na to potwierdzenia w Biblii. On do mnie mówi: patrz, co jest napisane, że twoja sprawiedliwość ludzka w oczach Boga jest jak obrzygane ubranie. Nie pójdziesz tak do nieba. Musisz pojednać się z Bogiem. I wiesz, kiedyś do mojego domu, z uwagi na to, że byłam wkręcona w wiele rzeczy, do mojego domu przyjechała policja i mnie aresztowali. Skuli mnie normalnie, jak wiecie, jak w filmie, w kajdanki. I wieźli mnie do prokuratora. I pamiętam jak dziś, kiedy mój mąż przede mną, bo to już był mój mąż, kiedy stawał przede mną i wręczał mi do ręki 10 zł i mówi do mnie: nie bój się, wrócisz. Wiedziałam, że on się nie boi, a ja się bardzo bałam. I Biblia mówi: wołam do ciebie, Boże, z dołu zagłady. Ja wtedy byłam w swoistym dole zagłady. Bardzo się bałam. W domu został nasz 4-letni syn. Groziła mu izba policyjna albo dom dziecka. I wtedy, jadąc w tym radiowozie z kuta kajdanami,
zawołałam do tego Boga, o którym mi On opowiadał. Ja mówię, jeśli jesteś żywy, bo tylko żywy mi może pomóc, trup mi nie pomoże. Jeśli jesteś żywy, to w ogóle nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. I kiedy stanęłam z listem obciążającym mnie przed prokuratorem, on do mnie powiedział, siadaj. I ja usiadłam i on do mnie mówi tak, nie aresztuję cię, stosuję wobec ciebie środek zapobiegawczy w postaci dozoru. I wiesz, kiedy ja to usłyszałam, to ja zrozumiałam wewnątrz mojego serca, że ten Bóg odpowiedział na wołanie mojego serca. Ale powiem ci kolejną ważną rzecz. Ja mu dalej nie oddałam swojego życia, bo nie miałam takiej potrzeby. Mówię, czuję się taka sprawiedliwa. Czuję się taka sprawiedliwa. Ja mówię, mój mąż pokutował z jakichś grzechów. Przepraszał cię za jakieś grzechy. A ja w ogóle nie wiem, co to jest grzech. Ja się czuję sprawiedliwa. W ogóle mówię, o co chodzi? I w Biblii jest napisane, że Duch Święty przyjdzie i przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I powiedziałam do tego Boga, przekonaj mnie. Zaryzykowałam. Powiedziałam, przekonaj mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I wiesz, zaczęłam czytać sobie Biblię. I przeczytałam w tej Biblii, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. I Bóg podniósł wszystko do rangi serca. Coś ci chcę powiedzieć. Ja sama we własnym pokoju, czytając Biblię, zostałam przekonana o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I powiedziałam, Boże, potrzebuję Ciebie. Przyjmuję Ciebie jako mojego osobistego Pana i Zbawiciela. Obmyj mnie swoją świętą krwią. Pojednałam się z Bogiem, aktem wiary. Przyjęłam Go do mojego życia jako swojego Zbawiciela. Przyjęłam całą wymianę krzyżową. Obmyłam się w Jego krwi. Dzisiaj idę do nieba. Dzisiaj jestem nowym człowiekiem, ale chcę Ci powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Żyję z tym samym człowiekiem, który był moim oprawcą i który chciał mnie zabić. A wiesz dlaczego? Dlatego, że życie z Bogiem to jest życie pełne mocy. To nie jest życie, w którym diabeł depcze ci po głowie, ale to jest życie, w którym tak naprawdę ty depczesz łeb diabłu. Ja panuję w moim życiu, decyduję i panuję. Zamieszkał we mnie Pan Panów i Król Królów, a to nie jest popierdółka. Rozumiecie? Może ci się wydaje, że jesteś sprawiedliwy. Tylko tak ci się wydaje. Mi też tak się wydawało. Ale kiedy zawołałam do Niego, to On mnie przekonał. Bo grzech to błąd. Bo grzech to błąd. Ja wiele rzeczy w swoim życiu zobaczyłam, że nie popełniłam pewnych grzechów, bo byłam tchórzem. Ale na pułapie mojego serca spałam z co drugim mężczyzną, którego spotkałam na ulicy, który mi się podobał. Rozumiecie? Ojcze, ja modlę się, aby słowa prawdy przeszywały ludzi. Ja modlę się, tak jak Twoje słowo mówi, że nie krew i ciało objawiły im to słowo, ale Twój Duch. Ja modlę się, aby Twój Duch objawiał dzisiaj słowo. Niech Twój Duch objawia dzisiaj słowo. Szakoroba santo romane. Potężny Jahwe, potężny Jahwe, potężny Jahwe. Duchowi Świętemu cześć i chwała jedynemu Bogu, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu cześć i chwała. Alleluja. Będą połączone z wiarą ludzi. Ja modlę się, aby słowa, które będą głoszone, były łączone z wiarą ludzi. Ewangelia jest mocą Bożą. To dobra nowina. Nic lepszego cię w życiu nie może spotkać. Pojednaj się dzisiaj z Bogiem. Ja modlę się, aby słowa Ewangelii docierały dzisiaj głęboko do serc ludzi. I to się wydarzy nie dzięki naszej sile, ale dzięki Twojej mocy, Ojcze. O, szakolo roba santo roba sa. Szakoto roba seke na rabase. O, raba santo roba santo roba se. Ojcze, my bierzemy autorytet.
nawet w imieniu Jezusa szoku.